Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Znak posypania głowy popiołem, który za chwilę mamy przyjąć, od razu wskazuje na pewne napięcie, które istnieje w świecie między tym, co światowe, a Królestwem Bożym. Krzyż Chrystusa jest głupstwem dla pogan i zgorszeniem dla Żydów. Dla świata co to za pomysł, żeby sypać sobie popiół na głowę? No może iść do fryzjera, to tak, ale popiół na głowie? Co za pomysł? Ale dla nas jest to znak szczególny. Ale właśnie on pokazuje to rozbicie, które jest między światem a Królestwem Bożym, o którym Chrystus powie: Królestwo moje nie jest z tego świata. Obrzęd posypania głowy popiołem rozpoczyna się wezwaniem: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Tak rozpoczynało się też pierwsze dzisiejsze czytanie z księgi proroka Joela. Co to znaczy? Ciągle powinniśmy sobie stawiać to pytanie w kontekście tego, co dzieje się wokół nas i w kontekście naszego życia, w kontekście naszego myślenia, dlatego że nawrócenie najpierw ma się dokonać w naszych głowach, w naszych sercach. I moi drodzy, chcę zwrócić uwagę na trzy obszary życia, na trzy tematy, które przewijają się w mediach i w świecie, gdzie jest ogromne napięcie między Królestwem Bożym a światem. Pierwsze to jest podejście do życia. Podejście do życia. Plan Boży jest zawarty w przykazaniu: nie zabijaj. Każde życie poczęte w łonie
niewiasty jest Boże. Dlatego nie wolno go zabijać. Każde życie człowieka kalekiego, chorego, starego jest na podobieństwo i obraz samego Boga. Nie wolno go zabijać. A świat krzyczy inaczej. I nawrócenie naszego myślenia musi iść po linii. Absolutnie poddaje się Bożemu, Bożej woli, Bożemu nie zabijaj. Drugi obszar, ogromnie istotny i ważny, to jest rodzina. Boży plan dla małżeństwa i rodziny to jest związek mężczyzny i niewiasty, nierozerwalny, więź jednego mężczyzny i jednej kobiety, dla ochrzczonych pobłogosławiony sakramentem małżeństwa. A świat mówi, no możesz sobie zmienić na inny model, jak ci nie pasuje, jak są trudności, jak są kłopoty. I niestety nawet bardzo wielu ludzi ochrzczonych, przyznających się do Kościoła, myśli po światowemu. Mało tego, weszli w niesakramentalne związki. A Pan Jezus mówi, ktoś opuszcza swoją żonę, swojego męża, wiąże się z inną osobą, popełnia cudzołóstwo. Często rodzice zgadzają się, żeby ich dzieci żyły w stanie cudzołóstwa. Młodzi ludzie, którzy żyją na wzór małżeństwa, bez błogosławieństwa Bożego. I potrzeba nam nawrócenia. Potrzeba nam nawrócenia. Bo niestety zgadzamy się na coś, co nie jest Bożym planem. A Boży plan wobec rodziny i małżeństwa jest taki. Nierozerwalny związek jednego mężczyzny i jednej kobiety. I trzeci wątek to jest, moi drodzy, apostazja. Coraz więcej przychodzi do kancelarii ludzi, którzy, zwłaszcza młodych, którzy składają dokument tak zwanej apostazji. Najczęściej są to ludzie, którzy poza chrztem, może czasem zmuszeni do pierwszej komunii świętej, niewiele z Kościołem mają wspólnego. Ale moi drodzy, święty ojciec Pio, męczennik konfesjonału, który wyspowiadał tysiące ludzi, mówi o czymś takim jak cicha apostazja. Cicha apostazja, polegająca na tym, że ktoś, no owszem, deklaruje się jako wierzący, ale zupełnie w życiu tego nie widać. Kompletnie nie liczy się z Panem Bogiem. Zupełnie. Pan Bóg jest na marginesie albo w ogóle poza wszystkimi obszarami życia. I nawrócenie to powrót do Boga. W imię Chrystusa pojednajcie się z Bogiem. Po to jest nam dany ten czas. Czas nawrócenia po to, żebyśmy weszli w Boże plany, w Boże myślenie. Może trzeba będzie podjąć jakieś kroki, które kiedyś doprowadzą do uporządkowania choćby tych spraw, relacji damsko-męskich, niezgodnych z Bożym planem. Czasem te sprawy porządkuje się wiele lat. Ale nawrócenie to jest wejście w Boży plan, w Boże myślenie, w Boże pragnienie wobec każdego z nas. A jest to pragnienie pełni życia. Chrystus przyszedł na świat po to, żeby owce Jego miały życie i miały je w obfitości. To pragnienie przypieczętował męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Czas Wielkiego Postu to czas, kiedy mamy kontemplować tę nieskończoną miłość Bożą objawiającą się w pastrze Pana, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu.
I Słowo Boże, sam Pan Jezus i Kościół podpowiadają nam narzędzia do tego, aby wspierać się na drodze nawrócenia. Post, modlitwa i jałmużna. Ojciec Święty Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post mówi, że to jest czas, kiedy ma wzrastać nasza wiara, nadzieja i miłość. I pisze, post jest po to, żeby wzrastała nasza wiara. Żebyśmy odczuwali coraz większy głód Pana Boga, coraz większe pragnienie Pana Boga. Modlitwa jest po to, żebyśmy karmili swoją nadzieję. Nadzieję na to, że mimo, że świat jest taki, jaki jest, to my należymy do wszechmogącego Boga, który za nas umarł i zmartwychwstał, który nas odkupił, który jest miłością. A jałmużna ma przyczyniać się do wzrostu naszej miłości. Ona ma otwierać nasze oczy na potrzeby innych, tych, którzy się źle mają. Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia. Czas dany nam po to, żeby dokonało się nawrócenie. Obyśmy nie zmarnowali tego czasu, który daje nam Pan. Amen.